to zgrupowanie przypomina troszkę, nie wiem, zgrupowanie reprezentacji Polski. Wszystko dopięte na ostatni guzik. Logistyka, organizacja. Rzeczywiście te warunki mają nieporównywalne do tego, co my mieliśmy, ale wszyscy mieliśmy jeden współczynnik, a mianowicie to jest te serducho, chęci, brak kalkulacji, radość z tego. Mamy kolejny turnus Letniej Akademii Młodych Chorów, projektu, który trwa już szósty rok. To taki fantastyczny czas. Co kwartał możemy się spotkać z tymi zawodnikami, których monitorujemy na co dzień. Jakość zajęć, organizacja zajęć. To jest coś, co rzuca się w oczy tutaj. Sposób pracy i coś, na co ja zwracam uwagę. Dobór środków i jakość dzieci, które tutaj oglądam, robi naprawdę duże wrażenie. Na pewno, jeśli chodzi o umiejętności, to ja w ich wieku takich umiejętności na pewno nie miałem. Nigdy w życiu nie podjąłbym się stwierdzenia, że któryś z nich nie zagra w reprezentacji Polski albo w bardzo dobrym klubie. Od kilku lat ten projekt również kierowany jest do dziewcząt. Teraz mamy piątą edycję, kiedy przyjechały zawodniczki. Te dziewczyny mają naprawdę fantastyczne warunki do tego, żeby w przyszłości zostać piłkarkami. Warto wspomnieć o tym, że pierwszym rocznikiem, który tutaj się w Niewinie pojawił, był rocznik 2002. I od tego czasu sporo minęło dni, godzin treningu pewnie w przypadku każdego z nich, ale mamy przyjemność wielu z tych zawodników, albo kilku dzisiaj, pewnie wielu w najbliższej przyszłości, widzieć na poziomie ekstraklasy. Bardzo duża część, bardzo duża grupa tych chłopców pochodzi z małych klubów i to z tej masy będziemy korzystać za chwilę. Im więcej tych chłopców będzie grało w całej Polsce, dlatego ta idea bardzo mi się podoba, trenerów, którzy jeżdżą po Polsce i zachęcają młodych ludzi do gry w piłkę, a trenerów do dobrej pracy, to z tej masy tylko możemy mieć dobrą jakość, a tą jakość widzę. To jest taka, nie wiem czy nie najważniejsza idea tego sportu, tej piłki nożnej, która socjalizuje i zbliża dzieciaki do siebie. Ja zawsze uważałem, że piłkarze muszą mieć radość, muszą się cieszyć z tego, co robią. Oni są w takim wieku, że to jest klucz do tego, do tej pracy, do tego chęci, do tego podnoszenia swoich możliwości. To właśnie ten uśmiech na twarzy. Obóz trwa 7 dni, czyli cały tydzień od niedzieli do niedzieli. Trenujemy 2 razy dziennie. Do każdej grupy przeznaczamy określoną pulę sztabu szkoleniowego, poza trenerami, którzy zajmują się tym, co bezpośrednio na boisku. Są też trenerzy, którzy i zawodników diagnozują, przeprowadzamy całą baterię testów, mam trenerów bramkarzy, trenerów, którzy gdzieś tam pod kątem indywidualnym zajmują się tym, co zawodnicy, jeżeli chodzi o sprawność ogólną, powinni robić. Panią psycholog, dużo konsultacji z dietetykami i tak dalej. Wszystko po to, żeby ci zawodnicy na jak najlepszym poziomie gdzieś tam się dalej prezentowali. Poza tym, że tutaj obowiązkowo przebywają wszyscy trenerzy reprezentacji młodzieżowych, juniorskich, członkowie sztabu, skauci, którzy na co dzień dla nas pracują, to zapraszamy gości. Gościnnie przyjechał trener narodowej naszej reprezentacji, trener Miłosz Stępiński. W sztabach funkcjonują trenerzy z wybitnym CV, w sensie i swoich dokonań piłkarskich. Mam tu na myśli trenera Józefa Munarczyka, czy trenerskich jest pan trener Andrzej Dawidziuk. Wspólnie uczestniczą w zajęciach jako trener, jako również czynnie odbywający trening z zawodniczkami, co też jest wznoszące i motywujące dla tych najmłodszych adeptek. Miło nam naprawdę, że tak długo byli w stanie z nami przebywać na tym turnusie Sebastian Mila i Robert Podoliński. No powiem szczerze, że jak będę wyjeżdżał, to gdzieś tam się pewnie jakiś smutek pozostanie, że to już się kończy po prostu. Cieszę się, że miałem okazję obejrzeć to wszystko od środka, bo jestem pod dużym wrażeniem.